After 5 years on the East Coast, it was time to go home. Główny bohater gry, Carl Johnson, zwany CJ-em, właśnie dowiedział się, że jego matka nie żyje. Opuszcza więc Liberty City i wyrusza w rodzinne strony, do Los Santos w stanie San Andreas, aby ją pożegnać. Gdy tylko dociera na miejsce, zostaje zatrzymany przez policjantów. Jeden z nich to Frank Ten Penny, kawał drania, który mówi głosem Samuela L. Jacksona. Welcome home, Carl. Drugi z policjantów ma polskie nazwisko, Pulaski, i jest równie paskudny i skorumpowany jak Ten Penny. Z ich rozmowy z CJ-em wynika, że mają z nim jakieś zatargi. Grożą, że wrobią go w morderstwo policjanta, którego sami zabili, jeśli nie będzie z nimi współpracował. Na koniec wyrzucają go w dzielnicy należącej do wrogiego gangu Ballasów. Oh shit, here we go again. W tym momencie gra utrwala krzywdzący stereotyp, bowiem Carl przywłaszcza sobie czyjś rower i rusza w stronę domu. Grove Street, home. W środku spotyka starego kumpla, Big Smoke'a. Okazuje się, że matka CJ'a została zamordowana. Big Smoke obiecuje, że znajdą bydlaków odpowiedzialnych za jej śmierć. Następnie zabiera Carla na pogrzeb matki, gdzie chłopak spotyka swojego brata, Sweeta, oraz siostrę Kendall. Kendall cieszy się na widok Carla, ale Sweet ma do niego pretensje, że nie pokazywał się przez 5 lat. Do tego dowiadujemy się, że CJ miał jeszcze jednego brata, Briana, który zginął. Sweet obwiniał go o śmierć Briana i dlatego nasz bohater wyjechał do Liberty City. Bracia Johnson muszą jednak trzymać się razem, bo wcześniej wspomniany gang Ballasów zaczyna panoszyć się w Los Santos. Oprócz Big Smoke'a, częścią ich ekipy jest także Ryder, wielki fan trawki i antyfan stylu jazdy CJ'a. Say CJ, you gonna crash the car again? Fuck you, Ryder. Wszyscy oni należą do gangu Grove Street, który trochę stracił na reputacji w ostatnich latach. Carl postanawia zostać w San Andreas i przywrócić dawną chwałę ich grupy. Najpierw jednak zmienia fryzurę, przywdziewa ciuchy w kolorze zielonym, które to barwy są charakterystyczne dla Grove Street, oraz zabiera kumpli na małe co nieco. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number 45s, one with cheese, and a large soap. Piękny, pachnący i najedzony, CJ daje znać Ballasom, że wrócił. Wraz ze swoim sąsiadem, Ryderem, wymierza im sprawiedliwość za pomocą kijów baseballowych. Zamalowuje ich graffiti na mieście oraz strzela do nich i rozjeżdża w starym, dobrym stylu. Niestety, Ballasi to nie jedyne jego zmartwienie. Kendall spotyka się z jakimś meksykańskim gangsterem, co nie podoba się ani jemu, ani Sweetowi. Gdy jednak Carl osobiście poznaje chłopaka siostry, który ma na imię Caesar, zdaje sobie sprawę, że jest on naprawdę zakochany w Kendall i troszczy się o nią. Do CJ'a zwraca się z szacunkiem i wkręca go nawet w zawody lowriderów. Dlatego też Caesar szybko zjednuje sobie sympatię Carla. Jego sympatię, a może raczej litość, wzbudza także OG Long. Facet właśnie wyszedł z więzienia, gdzie spędził kilka tygodni za drobne przestępstwa. Postanawia wykorzystać tę okazję i wykreować się na gangsta rapera. Jego umiejętności liryczne są jednak na poziomie większości współczesnych gwiazd polskiego rapu, więc prosi CJ'a, aby ukradł brudnopis z tekstami znanego rapera Mad Dogga. Teksty są tak dobre, że pomimo swoich licznych braków, OG Log zaczyna piąć się po szczeblach kariery. CJ zajmuje się też poważniejszymi zadaniami. Pewnego dnia Big Smoke prosi go, żeby odebrał jego kuzynkę Maryśkę. Na miejscu okazuje się, że kuzynka Maryśka nie jest osobą, tylko substancją stosowaną w celach rekreacyjnych i leczniczych. Ale Big Smoke ma więcej niespodzianek w zanadrzu, bowiem CJ napotyka w jego domu Ten Pennego i Pulaskiego. Żuchaty kolega twierdzi, że policjanci go nękają, ale coś tu wyraźnie nie gra. Mimo to CJ pomaga mu sparaliżować spotkanie między konkurencyjnymi gangami, co kończy się słynnym pościgiem za pociągiem. All we had to do was follow the damn train. CJ towarzyszy także Big Smoke'owi, gdy ten robi interesy z rosyjską mafią. Spotkanie nie idzie po ich myśli, więc muszą uciekać. Ucieczka jest widowiskowa i przypomina trochę sceny z Terminatora 2, a może nawet bardzo.
Ten Penny i Pulaski również nie dają zapomnieć o sobie i żądają od CJ'a, aby wykonał dla nich brudną robotę. Podczas jednego z tych zadań, gdy Carl podpala za pomocą koktajli Mołotowa dom gangstera, który naraził się policjantom, okazuje się, że w środku utknęła jakaś urocza dziewczyna. CJ postanawia ją uratować, wchodzi do płonącego budynku i wydostaje piękną niewiastę na zewnątrz. Następnie zaprasza ją na gorącą kawkę. Gorąco robi się także w Los Santos, gdy Grove Street postanawiają uderzyć w Balasów i odbić kilka dzielnic. CJ zabija jednego z ich członków, który kiedyś należał do Grove Street, ale dopuścił się zdrady. Jakiś czas później Balasi organizują mu pogrzeb, więc bracia Johnson postanawiają zrewanżować się za to, jak zostali potraktowani podczas pogrzebu matki. Liczba trupów na cmentarzu zostaje szybko zwielokrotniona. Sweet chce wykorzystać dobrą pasę i sprawić, aby wszystkie odłamy Grove Street znowu połączyły siły. Zwołuje spotkanie z najważniejszymi członkami gangu, podczas gdy Carl, Big Smoke i Ryder czekają na zewnątrz. Niestety, budynek, w którym odbywa się spotkanie, zostaje oblężony przez policję oraz specjalne oddziały SWAT. Ryder i Big Smoke uciekają, a CJ próbuje uratować brata. Likwiduje tuziny mundurowych i w końcu odbija Sweeta. Ryder i Smoke rehabilitują się i wracają na miejsce, aby ich odebrać. Policja nie odpuszcza, więc CJ neutralizuje kolejnych funkcjonariuszy, w tym śmiałków drapujących się na maskę ich samochodu. Ostatecznie panowie pozorują swoją śmierć. Wyskakują z samochodu, a ten rozbija się na autostradzie, niszcząc przy tym reklamę napoju gazowanego w strategicznym miejscu. Te wydarzenia nie przeszkadzają Grove Street w zjednoczeniu się. Zainspirowani postawą Carla i Sweeta, członkowie gangu planują decydujące uderzenie w Balasów. Zanim przystępują do akcji, Caesar, chłopak Kendall, kontaktuje się z CJ-em i przedstawia mu smutną prawdę. Big Smoke i Ryder współpracują z Ten Pennym i Pulaskim. Zdradzili im plany gangu, więc Sweet i reszta właśnie zmierzają wprost w pułapkę. CJ czym prędzej rusza na miejsce ataku. Gdy tam dociera, widzi, że Sweet został ranny. Boi się, że straci kolejnego brata i wpada w szał, zabijając całą hordę Ballasów. Nagle zjawia się policja, w tym oczywiście Ten Penny i Pulaski. Sweet żyje i trafia do aresztu, a Carl zostaje wywieziony przez gniarzy na wiejskie tereny obok Los Santos. Chłopak jest im potrzebny, aby zatrzeć ślady kolejnych przestępstw. Carl likwiduje zatem świadka, którego zeznania mogłyby ich pogrążyć. Ten Penny zapoznaje także Carla ze swoim dostawcą Ganji, gentlemanem o pseudonimie The Truth. To stary hippie, z któremu narkotyki przepaliły styki. Facet zleca Carlowi kradzież kombajnu, bo maszyna przyda mu się do zbiorów z jego bogatej plantacji trawki. Gdy jednak panowie mają zabrać się za plony, nadlatuje policyjny helikopter i Truth, zdając sobie sprawę, że Ten Penny ich wystawił, postanawia wraz z Carlem spalić biedne roślinki. Caesar natomiast zapoznaje CJ'a ze swoją kuzynką. Okazuje się, że to Catalina, nasza stara znajoma z GTA 3. Carl nawiązuje z nią romans, ale szybko rozpoznaje, że dziewczyna jest kompletnie szurnięta. Catalina próbuje wzbudzić w CJ-u zazdrość, przedstawiając mu swojego nowego wybranka. Jest nim główny bohater GTA 3 i to właśnie tutaj po raz pierwszy poznajemy jego imię. Claude. Catalina oświadcza, że wraz z Claude'em rusza do Liberty City. Carl wzrusza tylko ramionami i zabiera się za ważniejsze sprawy. Ściąga do siebie Kendall oraz Caesara, ponieważ Ballasi znowu zyskali inicjatywę i w Los Santos zrobiło się niebezpiecznie. CJ wcześniej wygrał także stary garaż od Claude'a, pokonując go w wyścigu. Postanawia to wykorzystać i rozkręcić biznes. Pomaga mu Truth, który jest po jego stronie po tym, jak Ten Penny próbował go wykiwać. Hippies zapoznaje Carla ze swoimi znajomymi mechanikami oraz elektrykiem. Elektryk nazywa się Zero i jest nerdem o piskliwym głosie. I may never again see Rome in the springtime. Ma problem z gościem, który go gnębi za to, że Zero pokonał go kiedyś na targach edukacyjnych. Carl pomaga mu się z nim uporać, odpierając atak zdalnie sterowanych samolotów na sklep prowadzony przez Zero. Następnie wyprowadzają kontratak i wysadzają w powietrze kurierów rywala. W ostatecznym starciu Carl pomaga wygrać Zero wojnę miniaturek i upokorzony przeciwnik w końcu daje mu spokój. Za to Ten Penny i Pulaski nie dają spokoju CJ-owi. Potrzebują go, żeby tym razem udupić prokuratora, który jest na tropie ich machlojów. Carl, przebrany za parkingowego, podkłada trawkę w samochodzie prokuratora, po czym wzywa policję i gość zostaje aresztowany. Jakiś czas później Ten Penny i Pulaski żądają, aby Carl załatwił dla nich także reportera, który siedzi im na karku. CJ śledzi faceta i zabija jego oraz dziennikarza, z którym się spotkał.
Tymczasem Caesar daje cynk szwagrowi, że na terenie, na którym teraz urzędują, czyli w San Fierro, pojawił się samochód należący do Ballasów. Czym prędzej ruszają na miejsce i okazuje się, że wraz z Ballasami przybył także Ryder. Ich były kumpel uczestniczy w spotkaniu z jakimiś grubymi rybami. Carl robi im zdjęcia i spotyka się z gościem, którego poznał jakiś czas wcześniej podczas wyścigów. To Woozy Moo, znany jako Woozy, niewidomy przywódca jednej z frakcji triady, Mountain Cloud Boys. Jego asystent rozpoznaje osoby na zdjęciach, którymi są Jeezy B, T-Bone Mendez oraz Mike Torino, liderzy syndykatu Loco. Carl postanawia zinfiltrować tę organizację przestępczą i zatrudnia się u Jeezy'ego. Wykonuje dla niego kilka misji i zdobywa jego zaufanie. W tak zwanym międzyczasie pracuje także dla Woozy. Jego. Facet cały czas próbuje ukrywać przed nim fakt, że jest ślepy, ale nie zawsze mu to wychodzi. Carl pomaga Woozy'emu i jego triadzie wygrać wojnę z konkurencyjnym wietnamskim gangiem. Podczas jednej z misji wskakuje nawet do wody i po raz pierwszy w historii serii GTA możemy podziwiać, jak główny bohater pływa. Po zwalczeniu Wietnamczyków Woozy odwdzięcza się i udziela CJ-owi wsparcia w walce z syndykatem Loco. CJ najpierw załatwia Jeezy'ego, a następnie z pomocą triady oraz Caesara zaskakuje Ballasów i resztę członków syndykatu podczas ich spotkania. Na miejscu jest obecny także Ryder, więc Carl dokonuje zemsty na byłym koledze. Ginie również kolejny z liderów syndykatu, T-Bone, ale los Mike'a Torino jest niepewny, mimo że jego helikopter zostaje potraktowany z rakietnicy. Na koniec CJ za pomocą wyładowanego materiałami wybuchowymi samochodu wysadza w powietrze fabrykę narkotyków należącą do syndykatu. Tym sposobem skutecznie wypycha rywali z rynku i może skupić się na swoim garażu. Nabywa także salon samochodowy Wang Cars, który zaopatruje w sportowe bryki skradzione wspólnie z Caesarem oraz doskonali swoją technikę jazdy w ośrodku szkolenia kierowców. Pewnego dnia otrzymuje telefon od człowieka, który posługuje się zmodyfikowanym głosem. Tajemniczy mężczyzna grozi Carlowi, że jeśli ten nie wykona jego poleceń, Sweetowi stanie się krzywda. CJ udaje się na rancho należące do mężczyzny i okazuje się, że jest nim nie kto inny jak Torino. Facet wcale nie znajdował się w zniszczonym helikopterze. Tłumaczy CJ-owi, że tak naprawdę jest tajniakiem pracującym dla rządu i rozpracowywał syndykat. Wie również, że ten Penny i Pulaski zabili policjanta, który miał zamiar przeciwko nim zeznawać. To w jego morderstwo gliniarze chcieli wrobić CJ-a, gdyby ich nie posłuchał. Zdaje się jednak, że Torino wcale nie jest lepszy od swoich skorumpowanych kolegów po fachu, bo on również wykorzystuje CJ-a do brudnej roboty. Carl kradnie dla niego cysternę, osłania helikopter z kontrabandą za pomocą wyrzutni rakiet oraz kupuje małe lotnisko na pustyni, gdzie później uczy się latać przed kolejną misją. A misja ta polega na dostarczeniu przesyłki współpracownikom Torino. CJ musi lecieć tuż nad ziemią, aby uniknąć wykrycia przez radary. Równie brawurowa jest następna misja. Torino chce, żeby CJ rozprawił się z wrogimi agentami i wysadził w powietrze ich samolot. Carl dostaje się na pokład startującej maszyny motorem. W środku omija wybuchające beczki niczym Mario w Donkey Kongu, by na koniec odpalić materiały wybuchowe i wyskoczyć na spadochronie. Gdy wraca na lotnisko, niespodziewanie spotyka tam starego hippisa. The Truth ma dla naszego bohatera ciekawe zlecenia. CJ kradnie dla niego niezwykle drogi prototyp jetpacka z tajnej bazy wojskowej zwanej Strefą 69. Hippis nie potrafi jednak opanować nowego gadżetu, więc prosi o kolejną przysługę. Z pomocą jetpacka Carl kradnie zieloną substancję niewiadomego pochodzenia z pociągu wojskowego. W zamian za wykonanie zadania The Truth zostawia CJ-owi jetpacka i znika, nie wyjaśniając, czym owa substancja jest. CJ nie może jednak narzekać na brak towarzystwa, bo oto dzwoni do niego Woozy i zaprasza go do swojego kasyna w Las Venturas. Niewidomy ma problem z lokalnymi rodzinami mafijnymi, więc oferuje Carlowi część zysków z kasyna w zamian za rozwiązanie tego problemu. CJ zabiera jednego z mafiosów na specyficzną przejażdżkę. Przerażony gangster zdradza, że pracuje dla rodziny Sindaco. Panowie postanawiają zatem obrabować kasyno należące do Włochów. Przygotowując się do skoku, CJ kradnie dynamit z pobliskiego kamieniołomu i robi zdjęcia planu budynku. Wykorzystuje także fakt, że tamtejsza krupierka lubi sadomaso i przywdziewając lateksowe wdzianko uwodzi ją i zdobywa kartę dostępu do kasyna. Następnie CJ podkłada materiały wybuchowe na zaporze wodnej, co pozwoli odciąć zasilanie elektryczne w kasynie. Kradnie również motocykle policyjne, żeby mieć na czym uciekać oraz wóz pancerny, żeby mieć czym przewieźć kasę. Zanim jednak dokonuje skoku, otrzymuje telefon od Truth.
Martha. Hippies prosi CJ-a, aby uratował dwóch Brytyjczyków, z którymi zażywał peyot i których zgubił gdzieś na pustyni. Carl udaje się na miejsce i znajduje zguby. Jeden z mężczyzn to piosenkarz imieniem Macker, a drugi to niejaki Kent Paul, producent muzyczny. Kent chce, żeby CJ zabrał ich do jego kumpla, Kena Rosenberga. Spotykamy zatem kolejną znajomą twarz. Ken stracił sporo włosów od wydarzeń z Vice City, ale za to nie stracił nic ze swojej ekscentrycznej osobowości. Nie rozstał się także ze swoim nałogiem, co doprowadziło do rozłamu między nim i Tomim Versetti. Teraz jego jedynym przyjacielem jest papuga rzucająca cytatami z Tonego Montany. Rosenberg pracuje jako menedżer kasyna Caliguli i idealnie się składa, bo jest to dokładnie to kasyno, które CJ i Woozy chcą obrabować. Okazuje się, że jest ono pod kontrolą trzech rodzin mafijnych. Poza Sindaco, udziałowcami są dobrze nam znane rodziny Leoni oraz Forelli. Jak można się spodziewać, mafiozi nie dogadują się między sobą i wybucha konflikt. Do Las Venturas przybywa Salvatore Leoni, aby osobiście przejąć kontrolę nad kasynem Caliguli. Podczas pobytu w Liberty City, CJ pracował z jego synem Joey'm. To wzbudza zaufanie Salvatora i boss zatrudnia Carla u siebie. Poleca mu zabić ludzi Forelliego, którzy właśnie lecą do San Andreas. Carl wsiada zatem za stery samolotu, a następnie dokonuje popisu niczym James Bond lub inny Tom Cruise. W ten sposób dostaje się na pokład maszyny Forellich, gdzie likwiduje wrogów w trybie pierwszoosobowym. Salvatore nie zamierza na tym poprzestać i chce pozbyć się głowy rodziny Forellich. Wysyła CJ'a, Rosenberga, Paula i Mackera do Liberty City. Trzej ostatni, za namową Carla, wykorzystują tę okazję, aby zniknąć z Las Venturas i nasz bohater wybiera się do spowitego śniegiem Liberty City sam. W znanym nam z GTA 3 Bistro rozprawia się z ludźmi Forelliego oraz likwiduje samego bossa rodziny. Gdy wraca do San Andreas, informuje Salvatora, że Rosenberg i jego kumple zginęli, czym zapewnia im bezpieczeństwo. W tym momencie CJ i Woozy uznają, że już najwyższa pora, aby wreszcie obrobić kasyno Caliguli. Z pomocą triady i słuchając instrukcji Zera, Carl dokonuje skoku przypominającego ten z filmu Ocean's Eleven. Po udanej akcji Salvatore dzwoni do CJ'a i grozi mu śmiercią. You're dead. Your friends are dead. Your family's dead. Zabiję też twoją żonę. Matkę, babkę, prababkę, dziadka. Nie mam dziadka! A skoro jesteśmy przy osobach, które życzą Carlowi śmierci, ten Penn i Pulaski mają dla niego kolejne zlecenie. Agenci FBI i DEA są w posiadaniu teczki, której zawartość może zniszczyć ich kariery. CJ musi więc ją odbić. Nasz bohater eliminuje agentów i zdobywa teczkę, a ten Penny żąda, aby dostarczył ją na środek pustyni. Jest to oczywiście zasadzka. Gliniarze nie potrzebują już CJ'a i postanawiają go zabić. Obrywa się także ich partnerowi, Hernandezowi. Policjanci wiedzą, że Hernandez poinformował o ich wyczynach przełożonych, dlatego on również ma zginąć. Ten Penny jednak z jakiegoś powodu zostawia Pulaskiego samego i odjeżdża. Kiedy CJ kopie dół, Hernandez odzyskuje przytomność i atakuje naszego rodaka. Pulaski próbuje zwiać, ale Carl szybko go dopada i bez skrupułów wysyła w zaświaty. W zaświaty wybiera się także Mad Dog, któremu Carl zwinął zeszyt z tekstami. Przez tamto wydarzenie jego kariera legła w gruzach i popadł w depresję. Próbuje popełnić samobójstwo, ale CJ, czując się winnym tej sytuacji, ratuje rapera. Mad Dog przechodzi terapię i podobnie jak Carl chce wrócić do Los Santos. Wcześniej sprzedał swoją willę Vagosom w zamian za narkotyki. Gdy CJ słyszy, że nieruchomość jest w posiadaniu konkurencyjnego gangu, postanawia ją odbić. Mad Dog prosi Carla, żeby został jego nowym menedżerem. Ten się zgadza i dzwoni do Rosenberga, Paula i Mackera, którzy ukrywają się w Los Santos, aby dołączyli do niego i pomogli odbudować karierę Mad Doga. Postanawiają się także odegrać na OG Locku, który odwrócił się plecami do Grove Street po tym, jak zaczął odnosić sukcesy. CJ odbiera mu zeszyt z rymami i oddaje go Mad Dogowi. W Los Santos pojawia się także Torino. Tym razem jednak nie grozi CJ-owi. Wręcz przeciwnie, obiecuje, że jeśli Carl wykona dla niego ostatnie zadanie, Sweet wyjdzie na wolność. Zadanie nie jest proste, bowiem nasz bohater, uzbrojony tylko w nóż i pistolet z tłumikiem, musi ukraść wojskowy odrzutowiec. Carl likwiduje wojskowych niczym agent 47 i dostaje się do maszyny. To jednak nie koniec. Torino chce, żeby CJ wykorzystał odrzutowiec do zniszczenia szpiegowskich statków.
W zamian za wykonanie zadania, Sweet rzeczywiście wychodzi z więzienia. Carl odbiera brata, ale ten nie jest zachwycony faktem, że pod jego nieobecność Grove Street znowu stracili swoją pozycję na rzecz Ballasów. Oskarża CJ'a o to, że zaniedbał ich gang, bo tak naprawdę wcale mu na nim nie zależy. Aby udowodnić, że tak nie jest, CJ wybija całą furę Ballasów. Grove Street znów odzyskuje swoje wpływy w mieście, a bracia postanawiają wreszcie odegrać się na Big Smoke'u. Ten Penym nie muszą się przejmować, bo Drain w końcu się doigrał i wytoczono mu proces. CJ i spółka oglądają rozprawę w telewizji i szykują się do świętowania, ale niespodziewanie wszystkie zarzuty wobec Tempenego zostają wycofane ze względu na brak wystarczających dowodów. Nie tylko Grove Street jest wściekłe. Wybuchają zamieszki w całym mieście, co jest oczywistą aluzją do wydarzeń w Los Angeles z 1992 roku. CJ, Sweet i reszta wykorzystują ten chaos, aby zdobyć więcej terytorium Ballasów. Carl pomaga także swojemu przyjacielowi, Cesarowi, odzyskać jego dzielnicę. Meksykanin zamierza poślubić Kendall i pyta CJ'a o zgodę. Ten oczywiście aprobuje ich związek. Wkrótce bracia Johnson poznają miejsce, w którym ukrywa się Big Smoke. Nadchodzi zatem czas słodkiej zemsty. CJ i Sweet przybywają pod rezydencję zdradzieckiego tłuściocha. Jest ona bardzo dobrze chroniona, więc Carl kradnie opancerzony wóz policyjny i przebija się dzięki niemu do środka budynku. Tam czyści piętro po piętrze, aż w końcu odnajduje Big Smoke'a, który jak gdyby nigdy nic gra sobie na PlayStation. Od czasu zdrady gość zbudował narkotykowe imperium i stał się obrzydliwie bogaty. Mówi CJ-owi, że niczego nie żałuje i chwyta za broń. Mimo gustownej kamizelki i melonika, Big Smoke przegrywa z CJ-em i umiera obok sejfu wypchanego dolarami. W tym momencie zjawia się ten Penny. Każe Carlowi wypełnić walizkę pieniędzmi i już ma pozbawić naszego bohatera życia, ale ten odwraca jego uwagę i ucieka. Ten Penny nie ma czasu, żeby go ścigać, więc podpala budynek i rusza w drogę. CJ w ostatniej chwili wydostaje się na zewnątrz. Nie ma jednak nawet czasu, by strząsnąć popiół z koszuli, bowiem Sweet zawiesił się na drabinie wozu strażackiego, którym ucieka ten Penny. CJ podjeżdża pod brata kabrioletem, co pozwala mu bezpiecznie zeskoczyć z drabiny. Sweet przejmuje kierownicę, a CJ zaczyna karmić ten Pennego ołowiem. W końcu dziurawi oponę w wozie strażackim i gliniarz traci kontrolę nad pojazdem. Ostatkiem sił wydostaje się na zewnątrz i wykrzykuje swoje żale. Jego obrażenia są jednak krytyczne i po chwili umiera. CJ i jego najbliżsi wracają do domu i świętują sukces. Wkrótce pojawiają się tam również Mad Dog, Rosenberg, Paul i Macker. Z dumą ogłaszają, że płyta, nad którą pracowali, otrzymała status złotej. A GTA San Andreas, niemal 2 dekady po premierze, nadal utrzymuje status gry legendarnej. Hello, Claude, baby. I thought I called to say how much I love you and how well endowed you are. Nah, Catalina, it's Carl. I think you got the wrong number. Oh, Carl, so sorry. It is such an easy mistake to make, especially when I am so light-headed with love and lust. Yeah, well, I... No time, bye!